Witam w kolejnym filmiku, tym razem makijaż dnia, a przy okazji też trochę wspomnę o kilku ulubieńcach, w zasadzie nowych, bo są to kosmetyki, które niedawno zaczęłam używać, ale po prostu sprawdzają się idealnie. Makijaż twarzy standardowo, jeżeli chodzi o coś innego, to rozświetlacz, są to mrożone truskawki z Glam Shopu i również makijaż oczu wykonany cieniami z tego sklepu. To jest taki miodowy, taki właśnie ciepły brąz tutaj od wewnątrz, ale w sumie był po całości wcześniej. Jest to miodowy i te takie właśnie różowości to jest cień dzika malina. I te dwa cienie na pewno są rewelacyjne. Inne to różnie, szczerze mówiąc. Pewnie zrobię filmik z moją opinią na temat tych cieni. Natomiast te dwa są rewelacyjne, ten rozświetlacz również. Jeżeli chodzi o kreskę, to jest ta moja ulubiona kredka żelowa z Essence w takim kolorze gorzkiej czekolady. Usta, w zasadzie jest to głównie konturówka z Merivu Manufaktur. To jest taka naturalna marka. Są konturówki z 24-karatowym złotem. One ogólnie są w zabójczych cenach, bo piękna konturówka, typu, nie wiem, 130 zł. Natomiast kiedyś udało mi się kupić w fajnej cenie, jak była wyprzedaż w pewnym sklepie z kosmetykami naturalnymi. On się trochę zjadła, ale on się tak zjadał w bardzo naturalny sposób, że cały czas wszystko fajnie wygląda. Jest taki ładny, wdzięczny, dzienny róż. Ja ostatnio właśnie używam tej konturówki po całości, bo wydaje mi się, że jako kosmetyk naturalny to jest na pewno dobra baza, jeżeli chodzi o kontakt z ustami, z ciałem, że na pewno nic złego nie robi. I na to pomadka, czyli to jest forma zabezpieczenia po prostu czymś naturalnym, czymś o dobrym składzie. I właśnie pomadka z Wet n Wild na to. Tu odrobinę też w sumie było, ale może też nagram taką przebitkę, jak będzie właśnie typowo ona, bo tu było tak tylko lekko, tak dotknięta. Jeżeli chodzi o paznokcie, to mam je w takim kolorze różo-lawendowym. Jest to lakier z Catrice, tej serii, którą bardzo lubię, kiedyś pokazywałam. Jedna z moich ulubionych serii, jeżeli chodzi o lakiery do paznokci. No i to chyba tyle. Jeżeli chodzi o perfumy, to mój wybór na takie właśnie okolice okołoświęteczne to padł na niszową markę Saud, zapach Nur. W tej wersji jest takiej mniej skoncentrowanej, tak bardzo, bardzo skoncentrowanej. Zapewne mamy cytrusy, rumianek, naturalną ambrę, w ogóle jest taki przepiękny, aromatyczny, inny, niesamowicie zmienny, no bardzo właśnie taki perfumeryjny, kobiecy, przepraszam, jest po prostu wyjątkowy. Jeden z moich najciekawszych według mnie zapachów, które ja osobiście poznałam, po prostu jest całkowicie inny, nie podobny do niczego innego. Także jak to wygląda, dajcie znać, co u Was dzisiaj w życiu perfumowym.